Witam Was, moi drodzy, w kolejnym vlogu. Już, moi drodzy, w sierpniu, niestety, kochani, już jest sierpień dla mnie, niestety. Chociaż powiem Wam, też lubię ten miesiąc, bo dlatego, że za niedługo mam urodziny. A dokładnie, kochani, 9 sierpnia będę mieć urodziny, jak co roku. No i powiem Wam, że ten czas naprawdę mega szybko leci. Zostało już niewiele tych wakacji, ale dalej cieszmy się wakacjami, pogodą. Chociaż u nas dzisiaj świeciło słoneczko, jest jeszcze rano, bo jest po godzinie 7. No, słońce raz świeci, raz wychodzą chmurki. Powiem Wam, dzisiaj taka trochę pogoda będzie chyba w kratkę przepowiadać, jeżeli by ma padać. Wczoraj padało, ale na wieczór się zrobiła przepiękna pogoda, świeciło słońce, tak więc było bardzo ładnie. Ja akurat w ręku trzymam grzebień, bo akurat rozczesywałam włosy. Poza tym, moi drodzy, jestem jeszcze właśnie w piżamie, ale zaraz idę się ogarniam, przebieram się, zrobiłam sobie makijaż, rzęsy, kreska i tylko tyle. Jak wiecie, ja przez wakacje, przez lato w ogóle tylko taki robię makijaż. Nie używam żadnych podkładów, nie używam żadnych korektorów, niczego, po prostu sam tusz na rzęsach, no i kreseczka, nie zawsze, kochani, ta kreska. Powiem Wam, że już nastawiłam sobie pranie, jak słyszycie, w tle idzie właśnie pralka. Wsadziłam takie koce, wiecie, do prania, takie rzeczy, które miałam w samochodzie, poduszka, to jeszcze są takie rzeczy, które miał Damianek. No i właśnie teraz się pieram, też stwierdziłam, że sobie pranie, bo nie pada, świeci słońce, nie świeci, także więc na pewno mi to wyschnie. Także, kochani, stwierdziłam, że dzisiaj może zacznę tego vloga, odezwę się, moi drodzy, do Was, mamy nowy miesiąc, także, kochani, zapraszam Was na kolejnego vloga. A ja teraz, kochani, idę robić sobie śniadanie, bo zawsze jak to śniadanie u mnie jest na samym końcu. Najpierw ogarnianie się, a potem dopiero śniadanko mi idzie. Pranie też zostawiłam, śniadanie jest na końcu. Szczerze mówiąc, ja tak z rana bardzo nie jestem głodna, więc wolę sobie zrobić później. Jak wiecie, człowiek się zmacha, coś tam zrobi i dopiero wtedy ten smak przychodzi. Bardziej tak to z rana, nie chce mi się za bardzo jeść, ale idę, kochani, robię już śniadanie. Dzisiaj, moi drodzy, śniadanko właśnie sobie zrobiłam, zobaczcie, chlebuś z takim białym tutaj serem, takim okrągłym, plasterki, pomidor, oczywiście jajko, trochę soli, pieprzu, bo lubię, do tego oczywiście herbatka, no i zobaczcie pogodę, moi drodzy, mamy taką, trochę niby niebo zachmurzone, ale błękitne też jest. Wychodzi właśnie, kochani, słońce, także mam nadzieję, że będzie też fajny dzień dzisiaj. No pewnie kąpać się w basenie dzisiaj nie będzie można, jest właśnie przykryty. Powiem Wam, że ta pokrywa na basenie jest naprawdę świetna, super. Powiem Wam, gdyby jej nie było, to naprawdę tyle owadów, co teraz wpaduje, i mrówek latających, i te osy, pszczoły, wszystko trzeba byłoby wyławiać. A tak to powiem Wam, nie ma problemu, żadne liście, żadne śmieci, nic po prostu nie ma w basenie, jest czyściutki, tak więc naprawdę... Jak macie basen, to pokrywa musi być, bo wtedy macie czysto po prostu w basenie. Dobra, kochani, pokazałam Wam, jaka jest pogoda, a ja teraz, moi drodzy, zabieram się za śniadanko, bo no, jestem, szczerze mówiąc, teraz już trochę głodna. A tak w ogóle to powiem Wam, że dzisiaj ma właśnie do mnie przyjść paczka Sinse. Ja to Wam pewnie też pokażę. Parę rzeczy tylko tam zamówiłam, więc na pewno Wam pokażę, co przyszło. Właśnie w tej chwili dostałam SMS-a, że ma być paczuszka Sinse, więc cieszę się, nawet dosyć szybko, powiem Wam, ta paczka przyszła. Zamawiałam ją jeden dzień temu, dwa dni, jeden dzień, dwa dni, coś takiego. I już dzisiaj będzie, no, naprawdę szybciutko. Dobra, kochani, ja się teraz zabieram za po prostu jedzonko. A tak właśnie, moi drodzy, odnośnie jedzenia, śniadań, czy na przykład obiadów, czy w ogóle czegośkolwiek na polu, na świeżym powietrzu, na przykład na tarasie, na balkonie, czy na przykład w altanie, to powiem, naprawdę trzeba uważać na osy. Powiem Wam, tego roku naprawdę jest tak dużo os,
że powiem Wam, czasem naprawdę nie da się spokojnie zjeździć tak po południu, pod wieczór, czegokolwiek, co macie, bo tyle tych os goni. Ja ostatnio nawet, jak tutaj mam taras właśnie otwarty, to widzę, ciągle jakaś osa wyfruwa. Jak nie jedna przyleci, druga, trzecia. Kiedyś nawet pływała po prostu w herbacie, w szklance herbaty z sokiem. W domu, tutaj właśnie w kuchni. Także powiem Wam, że ja jestem na to po prostu uczulona i właśnie dzieciom mówię, że jak cokolwiek piją, jedzą, niech sprawdzają na przykład picie w szklankę, jakikolwiek napój, po prostu niech zobaczą do tego, czy coś po prostu, wiecie, nie pływa jakaś osa i dopiero wtedy się napić po sprawdzeniu po prostu, bo powiem Wam naprawdę, dość dużo tych os tego roku jest, naprawdę. Moim zdaniem jest multum tego, po prostu przynajmniej u nas ciągle jakieś osy tutaj właśnie fruwają, czasem nie da się naprawdę zjeść. Teraz jak na razie od rana, bo jest wcześnie jeszcze rano, jest spokojnie, zjadam spokojnie sobie tutaj śniadanie, ale czasami powiem Wam, jest tego tak dużo, ciągle fruwają do domu, naprawdę jest dość dużo, także uważajcie, moi drodzy, jak cokolwiek jecie, pijecie na polu, żeby po prostu Wam jakaś osa czy cokolwiek nie wpadło do szklanki czy do jedzenia, żebyście patrzyli po prostu, co pijecie i co jecie, bo naprawdę no sporo tego jest. Dobra, kochani, ja idę umyć sobie tutaj szklankę i talerzyk, zjadłam już śniadanko i idę do kuchni umyć wszystko. No i co? Zaczynamy, moi drodzy, teraz dzień po śniadaniu. A w ogóle dzisiaj, kochani, mamy piątek? Nie piątek, czwartek. Ja już wyprzedzam, piątek. Nie, dzisiaj, kochani, mamy czwartek. Powiem Wam, że te dni, tygodnie tak szybko lecą, że moim zdaniem za szybko. A tutaj Wam jeszcze, moi drodzy, pokażę, jaki właśnie ser jadłam na śniadanie. I na to miałam pomidorka, to jest właśnie ten ser, delikatny ser w plasterkach, kanapkowy, klasyczny. Powiem Wam, że one naprawdę bardzo dobre są, te sery. Dzisiaj właśnie jadłam ten, powiem Wam, że go często kupujemy. I jeszcze macie taki, też delikatny ser w plastach kanapkowy, tylko ten jest akurat z ziołami. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę też jest bardzo dobry, jeżeli ktoś lubi te serki właśnie na przykład, czy almety takie ziołowe, to on coś takiego właśnie tak coś smakuje, czuć właśnie te zioła są w nim, nawet widać, po prostu powiem Wam, że naprawdę bardzo dobry. Ja lubię ten i właśnie ten, także kochani, ja Wam polecam, jak no, lubicie takie sery, to naprawdę są wyśmienite. Te sery, moi drodzy, znajdziecie w Biedronce. Ja je akurat w Biedronce kupuję. No powiem Wam, że naprawdę są bardzo dobre. Także, moi drodzy, taka polecajka ode mnie. Jeżeli ktoś lubi takie sery, to znajdziecie je w Biedronce. Także polecam. Dobra, chowiemy je, kochani, do lodówki. Zrobię sobie chyba może za chwilę jakieś cappuccino. Albo powiem Wam, że nawet w sumie mam ochotę na kawę mrożoną. No nie wiem, zobaczymy. Ale to na razie chowiemy do lodówki. No to, moi drodzy, stwierdziłam, że sobie zrobię tą kawę mokatę mrożoną o smaku, jak tutaj widzicie, kokosowym. Także więc mam tu szklaneczkę, no i robimy kawkę mrożoną. Zaraz biorę mleko, lód, no i robimy. No i mamy gotowe, jeszcze tylko pomieszamy. Kostki lodu też są. Powiem Wam, że naprawdę bardzo dobra jest ta kawa właśnie mrożona, ta z mokatę, smak kokosowy. Także, moi drodzy, tak to wygląda. Trzeba sobie to dobrze właśnie wymieszać, żeby się to rozpuściło. Ale naprawdę jest wyśmienita. No i pogoda, moi drodzy, też jest. Ja sobie tu siądę na tarasie, wypiję sobie moją kawkę mrożoną. No i pogoda jest, moi drodzy. Słońce świeci. Także jest fajnie. I cieplutko przede wszystkim. A ja właśnie teraz wzięłam się za wyrabianie ciasta. Stwierdziłam, że zrobię pizzę. Tylko powiem Wam, nie mam właśnie pieczarek i zrobię tą pizzę z sosem pomidorowym, z szynką i z serem. Taką, wiecie, będzie bez grzybów, bez pieczarek, też będzie dobra. Także więc ja tutaj wyrabiam ciasto i zaraz wyciągam blaszkę, żeby to wyciągnąć na blaszkę, no i dajemy to, co mamy.
To pizza, moi drodzy, w piekarniku właśnie się piecze. Wyszłam sobie tutaj, wiecie, chwilę na taras, bo naprawdę jest mega gorąco, jak teraz jest włączony w kuchni ten piekarnik. No, także więc chwila relaksu. Muszę pilnować, 15-20 minut pizza będzie gotowa. No, to pizzę mam już, kochani, gotową. Wyciągłam z piekarnika, muszę tylko odpiąć to. No i wyciągamy i kroimy i oczywiście ketchup na wierzch i jemy. No to, moi drodzy, przyszedł czas na pokazanie Wam paczki z Sinseya. Ja już ją tutaj otworzyłam, bo byłam ciekawa, jak te rzeczy wyglądają. Pizzę my zjedli, powiem Wam, że przepyszna. Zrobiłam tą pizzę tylko z tym sosem pomidorowym, z szynką i z serem na wierzchu. Także więc powiem Wam, że naprawdę bardzo dobra, oczywiście na wierzch, na ser ketchup. Naprawdę bardzo dobra była. Nie miałam niestety pieczarek, zawsze robię z pieczarkami, ale niestety nie miałam tym razem, także więc obyszło się bez. Była za to szynka, ser i naprawdę była bardzo dobra. Dobra, kochani, przejdźmy do tej paczuszki. Zaraz Wam tutaj pokażę. Ja sobie to wysypię wszystko. Także lecimy. Jedna rzecz powiem Wam, że była zafoliowana. Mało co się zdarza, żeby Sinsei właśnie w takie, wiecie, w folię wkładał ubrania. Reszta jest normalnie, ale to akurat było zapakowane, więc może gdzieś z jakiegoś magazynu, nie wiem. Pierwsza rzecz, moi drodzy, to jest taki piękny, ładny, zobaczcie, topik. Są same topy, mogę Wam od razu powiedzieć. Także jest taki top. Kolor, powiem Wam, jest bardzo ładny. Nie wiem, czy tu trochę kamera przekłamuje, czy nie. Dam Wam trochę tu z bliska. To jest oczywiście, moi drodzy, prążek. Kolor jest taki cappuccino, taka kawa z mlekiem, tylko taka ciemniejsza, taka czekoladka trochę, bym powiedziała. No powiem Wam, że bardzo ładny właśnie kolor. Bardzo ładny. I to jest oczywiście prążek. To jest przód. One są właśnie te topy krótsze. Tak to wygląda. To jest akurat, tego topa zamówiłam Kamili, a tutaj są jeszcze dla mnie. Także cena tego tutaj, jak wiecie, zawsze ucinają, ale wiem, że on kosztował 12,99, więc powiem Wam, wcale nie jest duża cena jak za takiego właśnie topa. Bardzo ładnie, powiem Wam, wygląda. A poza tym Sinsei naprawdę ma fajne te topy właśnie z prążka. Dobrze się noszą, nic się z tym nie dzieje, nawet po praniu. Także naprawdę są fajne. Dobra, to jest jeden taki. Aha, i ten wzięłam w rozmiarze, moi drodzy, M. Chociaż Kamili zawsze kupuje S-ki, ale stwierdziliśmy, że weźmiemy rozmiar większy. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Dobra. A ja sobie, moi drodzy, też tutaj wzięłam właśnie takiego topa i powiem Wam, że trochę zaszalałam, bo jak zawsze kupuję rozmiar SM, to teraz sobie wzięłam L-kę. Stwierdziłam, że jak wezmę dwa rozmiary większe albo rozmiar większą, to po prostu będzie dłuższa. No i faktycznie jest trochę dłuższa, tylko zastanawiałam się teraz, czy tu pachy będą bardziej wycięte, czy nie. Ale z tego, co widzę, wcale mi się nie wydaje, żeby to była L-ka. Ja bym powiedziała, że to jest bardziej M-ka, a nie L-ka. Wiecie zresztą, jaką Sinsei nie ma tą rozmiarówkę, także nie ma co się tutaj oszukiwać. Trzeba po prostu mierzyć. Niektóre rzeczy trzeba brać po prostu większe, bo po prostu no, niektóre rzeczy są bardzo malutkie. Ale ja tak przeważnie kupuję S albo M właśnie w Sinseju. Także zobaczcie, tu jest taka bluzeczka właśnie, też taki topik. Tak samo, zobaczcie, on jest z prążka. Kolor oczywiście ładny, biały. I on tutaj na ramionach ma takie piękne guziczki, takie perła i naokoło macie takie cyrkonie. Zobaczcie, tak to wygląda. No powiem Wam, że bardzo fajny do różnych stylizacji. Ja chciałam właśnie do spódniczek, bo wiecie, jak ubieram spódniczkę, to wszystkie te topy, te bluzki są takie długie, że zawsze muszę to do spódniczki wkładać albo na wierzch podnosić, kombinować. A tak to wiecie, ubierzecie sobie takiego topa krótszego do tego spódniczkę i będzie fajnie to wyglądać, żadnych buł nie będzie, wiecie, jak wkładacie to wszystko w tą spódniczkę, nic nie będzie widać, przynajmniej
będzie ładnie wyglądać. Także moi drodzy, taki piękny, ładny, biały topik do opalenizny będzie pięknie, ładnie wyglądał. I teraz Was tutaj zaskoczę. Cena tego, moi drodzy, topika to jest tylko 8,99. Także powiem Wam, jak na taki top z prążka. Jeszcze na ramionach tutaj macie właśnie perełki z cyrkoniami. No to cena po prostu bajka. Normalnie za taką cenę to bardzo, bardzo mało kosztowało, więc cieszę się, wzięłam. Przyda się, nawet możecie marynarkę na to ubrać, czy w ogóle jakiś sweterek. Także to zawsze ubierzecie, czy w zimie, czy teraz, to takie topy, wiecie, możecie nosić nawet pod swetry, czy bluzy. I tu jeszcze jest jeden, moi drodzy, top, bo kupiłam trzy. Zastanawiałam się, czy nad innymi, ale mówię, najpierw wezmę sobie takie. Ten też jest biały, ale ten mi się wydaje, że jest o wiele bielszy od tego. Zobaczcie. Ten jest chyba bardziej biały. No, także ten, moi drodzy, top jest taki. Ten akurat jest w rozmiarze, sobie wzięłam M. Nie chciałam S-ki, bo S-ka by była krótsza pewnie, więc wzięłam sobie M-kę. I tu są takie poprzyszywane. Myślałam, że to jest przynitowane, ale nie. Tutaj te takie koraliki, cyrkonie, takie tutaj, zobaczcie, macie. One są akurat, jak widzicie, przyszyte, nie są nitowane, a szkoda. Ale może też będą się trzymać. Także po całości, zobaczcie, tak tutaj tylko na dole nie ma, a tak to tutaj cały topik jest właśnie w tych cyrkoniach. Powiem Wam, że bardzo ładnie będzie wyglądał do wszystkiego, do krótkich spodenek, do jeansów, do spódnicy, tak samo ubierzecie. On się tak fajnie właśnie tutaj mieni, też był w kolorze czarnym, ale ja stwierdziłam, że wezmę biały, bo tego czarnego to już naprawdę mam trochę, wiecie, za dużo. I on był w cenie, tutaj też, wiecie, nie ma tej ceny, nie wiem dlaczego oni zawsze tak teraz ucinają. Cena tego topa była 19,99, tyle kosztował i tak samo jak widzicie, on jest z prążka. Zobaczcie, jak to ładnie się mieni, czy do słońca, więc bardzo ładnie to będzie wyglądało. Przynajmniej wiecie, coś takiego innego, nie jest cały gładki, tylko po prostu ma tutaj takie właśnie te kamyczki, cyrkonie, które ładnie się błyszczą, a do słoneczka będzie pięknie, ładnie to wyglądało. A że jestem trochę taką, wiecie, sroczką, lubię takie coś mieniące, błyszczące, także mówię, wezmę sobie takiego topa. Także moi drodzy, zakupów Sinseya byłoby na tyle. Takie, wiecie, małe zakupy, spontaniczne, na spontanie. Powiem Wam, że ostatnio jak my byli w Sinseyu, co Wam pokazywałam, to po prostu była ta bluzeczka, ten top, ale niestety powiem Wam, najgorzej mnie to wkurza, jak to się wypudruje. No i wiecie, te białe rzeczy mierzy tak, że dotknie, wiecie, buzi. Ja nie używam podkładów, ani pudrów, niczego, więc mogę bez problemu takiego topa w przymierzalni zmierzyć. No a wiecie, panie, dziewczyny, które się pudrują, no to niestety mogłyby jakoś, nie wiem, założyć po prostu chusteczkę tutaj sobie, jak to po prostu, wiesz, przeciągają, wiecie, przez głowę. No i niestety tamten top był tak strasznie brudny z pudru, że tutaj cała ta strona była strasznie brudna z pudru, z podkładu na pewno jakiegoś. No i stwierdziłam, że nie będziemy brać, bo dlatego, że, wiecie, tego nie da się doprać. Tego raczej nie da się doprać, jest bardzo ciężko. Więc stwierdziłam, że ja sobie zamówię, tak się obawiałam. Ciekawe, jakie to przyjdzie, ale przyszedł ładny, czyściutki. Nawet chyba nikt tego może nie mierzył. Nie wiem, jak oni to ze sklepu biorą, z magazynu, skądś, nie powiem Wam. No, także powinno się moim zdaniem uważać, jak się ma podkład, mierzyć te rzeczy jakoś po prostu, wiecie, trochę inaczej. Ja dawniej powiem Wam, że jak mierzyłam, to sobie swoją bluzkę po prostu tu założyłam, no i przez głowę wkładałam i tu mi się nic nie ubrudziło. A że teraz się nie pudruję, nie używam podkładu, więc mogę sobie mierzyć. Dajcie znać, jak Wy właśnie na to też patrzycie, czy też jesteście wkurzeni, jak jest coś fajnego, chcielibyście to
sobie kupić, zakupić, a jest wysmarowane na przykład podkładem, no to wiecie, musicie z tego zrezygnować, bo faktycznie to nie schodzi. No chyba, że Wy macie jakiś taki patent, że spierzecie, macie coś takiego ekstra, to dajcie mi tutaj znać pod filmem, czy macie takie, kochani, środki, które by po prostu doprały. No, ale ja zamówiłam, także mam czyściutki, ładny, nie jest ubrudzony, nowiutki, więc super. Także na tyle by było, moi drodzy, już tego tutaj gadania, pokazywania. Lecę teraz, moi drodzy, na ogród zobaczyć, co tam słychać z moimi kochani hortensjami, bo wiecie, jak jest ciepło, to one troszeczkę, wiecie, od upału tak się, wiecie, zdychają, można powiedzieć, zdychają. No takie się robią, wiecie, takie wiotkie, listki takie, wiecie, na dół. Te kwiatuszki też takie pomarszczone są, więc będzie trzeba podlać, ale jak patrzyłam przez okno, to widziałam, że one ładnie wyglądają. Ale i tak wezmę się chyba za podlewanie, bo przydałoby się właśnie podlać. Ja zawsze podlewam albo rano, albo wieczór, a czasami podlewam je dwa razy w ciągu dnia, czyli rano wcześniej i na wieczór. I wtedy są piękne, ładne, a one lubią wodę. Także więc idę, zobaczę, co tam właśnie słychać na ogrodzie. Na pewno Was, moi drodzy, zabiorę ze sobą. No i jestem, kochani, już na ogródku, na ogrodzie tutaj. Zobaczcie, jak te moje piękne hortensje pięknie, ślicznie wyglądają. Naprawdę bardzo ładnie, mają takie potężne, wielkie głowy. Chociaż powiem Wam, że jak deszcz padał, to ostatnio mi się dwie złamały. No niestety, mam je w kuchni właśnie w wazonie, ale już takie, już widać, że więdnieją. One się długo w wazonie nie trzymają, jak są, wiecie, przycięte. Ale tutaj w ogrodzie to naprawdę pięknie to wygląda. One są naprawdę bardzo ładne. To są takie limonkowe, wchodzące w biel. Bardzo ładnie. A zaraz Wam pokażę też z drugiej strony, jak już się przebarwiają ładnie na różowo. Niestety, już się, kochani, przebarwiają. W tamtym roku jeszcze się o tej porze nie przebarwiały. Dopiero gdzieś tak w połowie chyba sierpnia się przebarwiały, a teraz niestety już. No i zobaczcie, tak one właśnie wyglądają. Cały taki rząd. Powiem Wam, że ja mega się jaram tymi kwiatami. Naprawdę sprawiają mi ogromną radość. Uwielbiam i nie wyobrażam sobie, powiem Wam, ich nie mieć i po prostu tutaj nie przychodzić. Jestem po prostu zafascynowana tymi kwiatami. Naprawdę piękne są i powiem Wam, że muszę nabyć ich jeszcze więcej. Tutaj powiem Wam, że tam i na samym końcu, tutaj właśnie w tej długiej donicy, dopiero teraz będzie kwitła. Także ta będzie trochę później. Zobaczcie, tam i trochę chyba wtedy przymarzła. Ja ją dwa razy przycinałam, więc dlatego dopiero teraz kwitnie. Nie to, co oczywiście tamte i te tutaj. One są wszystkie w jednym właśnie... jeden po prostu, jedna nazwa. O, wszystkie są takie same. No, także ta jest tylko trochę inna odmiana. No i ta, zobaczcie, jak tutaj sobie też radzi, przesadzona, ale jest i kwitnie. No i tutaj kolejne. Tam też zacznie się właśnie przebarwiać, tamte na taki kolor pudrowego właśnie różu. A tutaj zobaczcie, tutaj są moje te rozchodniki. Jeden jest tu, tam jest kolejny, no i tam jest kolejny. Także powiem Wam, że na ogrodzie wszystko dobrze się ma. No fajnie, powiem Wam, pięknie to wygląda. Tutaj mam akurat trawy. No, ale hortensje, powiem Wam, robią jednak całą robotę. No i oczywiście mój kochani bananowiec, którego Wam nie pokazuję jakoś tego roku, mało co. Ale zobaczcie, bardzo fajnie się ma. Pięknie, ładnie rośnie. Właśnie będę musiała się wziąć znowu za koszenie. Dopiero było wykoszone i zobaczcie, już taka trawa.
Także będzie trzeba skosić pewnie jutro. No, a zobaczcie, jaka tam ta wielka jest trawa. Kwitnie. No i zobaczcie, tutaj są te moje właśnie hortensje, które się przebarwiają na różowo. Piękne różowe już są. No, także więc tak to wygląda. No, już takie widać różowe. A ta jest trochę inna, bo ta jest taka limonkowa. Zobaczcie, jakie mam tutaj fajne miejsce. Taki kątek, cichy kątek w tych trawach tutaj. Przede mną jest basen. Zobaczcie, jak zielono. Fajne miejsce, można się ukryć. Dobra, moi drodzy, ja już będę kończyć tego vloga. Uciekam do swoich obowiązków, idę podlewam moje kwiaty, hortensje oczywiście, te tam za mną u góry na tarasie. Także kochani, życzę Wam wspaniałego, miłego dnia albo wieczoru. Życzę Wam, kochani, miłego weekendu. Oczywiście Wam się podobał też taki film, to dajcie kciuka w górę. Pamiętajcie, kochani, nadal o subskrypcji mojego kanału. Oczywiście zostawcie jakiś ślad po sobie, pod filmem, że byliście, że widzieliście, że oglądaliście. No a my widzimy się już w kolejnym vlogu. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, pozdrawiam. Do zobaczenia, buziaczki. Pa!